Ekipa ze złomowiska zmontowała kurnik. Zbyniu przywiózł nawet kurę, by przetestowała obiekt. Skąd ty to wziąłeś? Z domu. Musieli przetestować. Pan zobaczy, piękny kurnik, ładny, nawet z pięknym wyposażeniem. Wejdzie pan. Sianko, słoma, wszystko. Jajniki, tu jakaś... Strefa wypoczynkowa. O. Strefa relaksu. Zimo będzie niosła tu, a latem będzie niosła tam. Piękne wyposażenie, panie. 1,5 umawialiśmy się za kontener, tak. 500 za wyposażenie, tak? Ale chłopaki widzę, że dołożyli trochę złomu i dwie lodówki jeszcze, to 500 musi pan dołożyć. To nie, panie, to jest drogo. To ile kura mam znieść tych jajek, co by ja zarobił? Panie, słoma tutaj z tym sianem to 150 zł. O, już zniosła jajko. Igenia była tylko 5 minut w tym, na złomowisku i zniosła jajeczko. To jest taki kurnik. A jajka drogę. Dobra, 2,5 i kurę dokładam. 2,300, więc bez nie geni. Dam. Bez geni. Geni nie sprzedamy. Genia nie, nawet mogę nie. 2,300. Dobra, 2,300 i transport ma pan 50, gratis. 50. 2,300, transport gratis, dobra? Dobra. O, miał pan więcej. Cześć. Może być, że... Za kurę chciał dać więcej pewnie. A za kurę ile? Kura nie do sprzedania. Dobra, chłopaki, chodźcie, zorganizujemy panu jakiś transport. Dobra. Chodź, Eugenia, idziemy. W drogę jedziesz, nie będziesz w kurniku. Eugenia chyba dziś przyniosła orłom szczęście. Z auta za 1000 zł, sam kontener poszedł za 2,300. I to jest biznes. No i pojechał, co? No pojechał, no co? Skąd ty tą kurę wziąłeś? No musiałem testera przywieźć. Ale dzięki tej kurze to się trochę ten klient najarał, co? Zobaczył sianko, zobaczył Genia kurę. Genia się spisała. Jajko zobaczył. No, dobrze wyszło, no bo jak mówiłeś, 2,300 wziąłeś, no to wcale nie tak źle. No, no pewnie, że tak. Szypaki ci wpadły. Panowie, dobry posażenie. Dzisiaj zrobiliście dobrą robotę, tak? Bardzo dobrze wszystko zrobiliście. No. A kierownik też zadowolony. Nie wierzę. Stówka dla ciebie. Dla kury. Stówka dla ciebie. No, dzięki. Dziękuję.